ponieważ zespół Acid Drinkers przygarnął nas, jak byliśmy jeszcze zupełnie, jakby w momencie, kiedy tak naprawdę sroce trochę spod ogona, żeśmy wypadliśmy i oni nas zabrali ze sobą na taką króciutką trasę tutaj po Poznaniu i okolicach, chyba nie wiem, no po pięć koncertów. No powiem wam, przeżycie ogromne, ponieważ no wiemy, że publiczność Acidów jest raczej dosyć, no wiecie, konkretna, radykalna, a tu nagle jak się dowiedzieli, że w ogóle support, że pajęka na wokalu, no to raczej, no nie, jeszcze ze Szczecina, tak jak Piotrek wcześniej wspominał, to w ogóle już jakaś po prostu tragedia, ale powiem szczerze, że jak się okazało, że trochę się tam pajęka nadarła, tak to było bardzo nieśmiało, byłam przerażona zupełnie, no to się okazało, że jakoś tak życzliwość jakaś była wyczuwalna w powietrzu wtedy, no i wtedy się zakolegowaliśmy, a nawet po tej trasie, oczywiście nie miało to związku jakby, że tak powiem, z żadnymi jakimiś faktami, natomiast po tej trasie po prostu nagraliśmy na płytę pierwszą piosenkę, która jest dedykowana tej osobie, oczywiście bardziej gra wyobraźni, że tak powiem. I ta osoba to jest wasz ziomal z Poznania, Titi, Titus! Siema, Rasa! Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour. Ok. Pasuje? To naróbcie wrzaską. Oh yeah, ten numer idzie z albumu Fire. Ok. It's a fucking schizophrenic fucking family. Fuck. Że jak się narodzę ponownie, to chciałabym być wokalistą takim jak on. I te wszystkie kocie ruchy wykonywać. Nie powiadasz. Thank you.
gdy ty i ja i still. Dziękuję. Titus, no to za każdym razem jest po prostu jakieś przeżycie dla mnie, no mega, no naprawdę.